29 października wspominamy błogosławioną Marię Teresę Cassini, zakonnicę. Maria urodziła się 27 października 1864 roku w podrzymskiej miejscowości Frascati w zamożnej rodzinie. Od najmłodszych lat starała się pomagać potrzebującym. Nauczyła się tego od ojca jeszcze jako dziecko, gdyż zmarł, gdy miała 10 lat. Rok później rozpoczęła naukę w Rzymie, w szkole prowadzonej przez siostry zakonne. Gdy miała 12 lat, przyjęła pierwszą komunię świętą. Wtedy ugruntowało się w niej powołanie do życia konsekrowanego. Maria 3 razy wstępowała do różnych zgromadzeń zakonnych. Każde musiała opuścić ze względu na zły stan zdrowia. Po pokonaniu wielu trudności od 17 października 1892 roku zaczęła mieszkać w domu, który wybudowała w Grotta Ferrata wraz z kilkoma dziewczętami, które chciały uczestniczyć w inicjowanym przez nią dziele. Siostra Maria Teresa rozpoczynała borykając się z wielkimi trudnościami materialnymi i duchownymi. Jej kierownik duchowy, który dotąd ją prowadził i wspierał, patrzył na to dzieło bardzo sceptycznie. Mimo zewnętrznych przeszkód, w głębi serca miała pokój i pewność, że to co robi jest wolą Bożą. 2 lata później, 2 lutego 1894 roku, Maria założyła siostry Oblatki Najświętszego Serca Jezusa. Założone przez nią zgromadzenie w 1904 roku zyskało pochwałę papieża Piusa X, który napisał: aby zaprowadzić panowanie Jezusa Chrystusa, nic nie jest bardziej potrzebne niż świętość duchowieństwa. Niech Bóg błogosławi te siostry za ich bezinteresowną miłość do tych mężów bożych, bo przez nie, przez sakramenty, jesteśmy umocnieni i oczyszczeni na drogę. Ostatnie 12 lat życia było dla Marii Teresy czasem cierpienia z powodu przebytego udaru mózgu. Zmarła 3 kwietnia 1937 roku. Wszystko, co czyniła w życiu, wypływało z wielkiej miłości do Pana Jezusa. Siostra Maria została beatyfikowana 31 października 2015 roku. W czasie homilii można było usłyszeć trafnie określony charyzmat jej dzieła. Misją matki Cassini była troska o powołania kapłańskie w okresie, kiedy budzą się i tajemniczo rozkwitają. Dać Kościołowi świętych kapłanów to cel jej apostolatu oraz odważnej i proroczej pedagogiki powołaniowej. Z tej intuicji biorą swój początek niższe seminaria i kolegia małych przyjaciół Jezusa. Ich celem było podtrzymanie i pielęgnowanie powołania chłopców, których Pan wezwał do swojej służby, a hojność jej miłości rozciągała się również na opiekę nad kapłanami w starszym wieku, chorymi i ubogimi, w tym także tymi, którzy byli niewierni swojemu powołaniu. Matka Teresa pragnęła świętości kapłanów, tak, by nie oni byli krwawiącym cierniem w sercu Jezusa. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona dziewica Maria Teresa wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.